Nim poznamy kolejne urokliwe zakątki lasów, wspomnijmy poprzedni odcinek i Nadleśnictwo Brzeg. Szkoda, że nie czują Państwo tego zapachu. Jesień w lesie pachnie wyjątkowo, ale poczujemy ją wszystkimi zmysłami w Nadleśnictwie Lubliniec, które dziś bliżej poznamy. Znajduje się ono na pograniczu województw śląskiego i opolskiego. Zobaczymy miejsce, w którym odnaleziono kości dinozaura. Pozachwycamy się nad pięknem stawów posmyk czy kokotek, a także zmierzymy z ulubionym narodowym sportem Polaków, czyli grzybobraniem. Gotowi na kolejną wyprawę? Natalia Janus-Hempel. Witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Las All Inclusive. Nasz spacer leśną ściółką rozpoczynamy od leśnictwa Brzezinki, a jest to wyjątkowo ciekawe miejsce, miejsce pełne odkryć. Więcej na ten temat już teraz pan Krystian Wójcik. Tutaj w tym leśnictwie znajdziemy wykopaliska paleontologiczne. Historia tego wzięła się stąd, iż pod koniec XIX wieku znany geolog, który urodził się w Dobrodzieniu, znalazł tutaj szczątkową kość w okolicach Leśniczówki i przekazał tą kość do Uniwersytetu w Hamburgu. Tam oznaczył jako nowy gatunek dinozaura, jest to Velocipes gerarchi. W 2012 roku studenci z Uniwersytetu Warszawskiego odnaleźli tą kość. W 2015 roku panowie z Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego przyjechali tutaj do Leśniczówki i pojechaliśmy tam w to miejsce, gdzie były wykopywane dawniej kamienie, które służyły do budowy leśniczówek. I to był strzał w dziesiątkę, bo w tym miejscu znaleziono kilkadziesiąt różnych kości i szczątków różnych zwierząt, gadów, dinozaurów. Największym odkryciem był nowy gatunek dinozaura, aetozaura, Coturopylta sylvestris. Ale to nie jedyne ciekawe miejsce na terenie leśnictwa, bo możemy się też pozachwycać przyrodą. Znajduje się na terenie tego leśnictwa pomnik przyrody Dąb Przypułkowy, który nosi nazwę Grubego Dęba. Ma on 626 cm obwodu, wiek szacowany jest na około 600 lat. Chociaż do 1945 roku widniała na nim tabliczka, gdzie widniała data 730 lat wtedy. Kolejnym urokliwym miejscem na mapie Nadleśnictwa Lubliniec jest leśnictwo Wystrzyce. Więcej na temat tego zakątka pan Adrian Dandyk. Znajdujemy się przy zbiorniku przeciwpożarowym. Dawniej przed jego powstaniem znajdowała się tutaj duża łąka i była ona gospodarowana przez rolników. Około 40-45 lat temu przy budowie drogi postanowiono przekształcić łąkę w staw. W zbiorniku tym można spotkać różnego rodzaju ryby. Również występują tutaj czaple, kaczki, krzyżówki oraz z wody znajdującej się w nim często korzystają zwierzęta takie jak sarny, jelenie oraz także tu bobry. W leśnictwie tym mamy pomnik przyrody. Są to trzy buki, każde o ogromnych rozmiarach. Na terenie Nadleśnictwa Lubliniec mamy dwa rezerwaty przyrody, które zajmują łączną powierzchnię około 135 hektarów lasu. Są to rezerwaty nieudostępnione dla ruchu turystycznego ze względu na to, że pierwszy rezerwat, Łęk nad Młynówką, jest pozostawiony naturze. Natura tam działa bardzo mocno, to znaczy są powalone drzewa, jest to teren podmokły. Chroni on właśnie naturalny las łęgowy. Zwykły turysta nie mógłby nawet przejść przez taki drzewostan, byłoby to zbyt niebezpieczne.
a dzięki temu, że tam ludzie nie chodzą, przyroda tam sobie super daje radę. Drugi rezerwat Cisy koło Sierakowa chroni gatunek drzewa leśnego Cis Pospolity, który tam sobie świetnie radzi. Mamy jeszcze kilkanaście stref ochrony miejsca bytowania i rozrodu gatunków ptaków. To jest ciekawy temat i możliwe, że to nas wyróżnia wśród innych nadleśnictw, że na terenie Nadleśnictwa Lubliniec bytuje dość duża populacja dwóch małych sów, suweczki i włochatki. Są to sowy, które są związane z borealnymi lasami północy Europy, a u nas jakoś im te warunki odpowiadają i gnieżdżą się w naszych lasach. Ale to nie jedyna ornitologiczna ciekawostka, jeżeli chodzi o teren tego nadleśnictwa, bo właśnie tu zadomowił się mieszkający na co dzień w mieście pewien gatunek ptaka. O tym już więcej pan Bartosz Fent. Co to za ptak? Znajdujemy się w miejscu, w którym w 2021 roku miała miejsce bardzo ciekawa obserwacja ornitologiczna. Mianowicie zaobserwowano jeżyka zwyczajnego, który na co dzień zamieszkuje duże miasta, tereny zurbanizowane. Stado, które tutaj jeżyków zaobserwowaliśmy, zrobiło na nas bardzo duże wrażenie. Ptak, który na co dzień zamieszkuje miasta, głównie gniazduje na wysokich budynkach, został stwierdzony także w takim swoim pierwotnym miejscu gniazdowania, jakim są dziuple drzew. Tu w leśnictwie Kokotek, na terenie Nadleśnictwa Lubliniec, mamy do czynienia właśnie z takim gniazdowaniem w dziuplach, które jest dziś rzadkością. Kolejne miejsce i kolejny staw, tym razem staw Kokotek. Więcej informacji na temat okolicznej przyrody już teraz pan Mirosław Szleper. Jest to zbiornik wodny powstały na cieku, na ważnym cieku wodnym Wilczarnia, nazywany zbiornikiem stawem Kokotek 1. W dolnym biegu tego cieku wodnego znajduje się kolejny staw Kokotek 2. Powstały te stawy w latach 60., 70. poprzedniego wieku w celu magazynowania wody. Jaką funkcję spełnia teraz? Na dzień dzisiejszy spełnia różnoraką funkcję, przede wszystkim funkcję przyrodniczo-turystyczną, ale też funkcję ochronną. Jest wykorzystywany w ramach ochrony przeciwpożarowej jako zbiornik magazynujący wodę na czasy suszy i ze względu na swoją dosyć dużą powierzchnię bez żadnych problemów może nawet sprzęt lotniczy, gaśniczy podchodzić tutaj do podniesienia zbiornika zapełnianego wodą służącego do gaszenia tych pożarów. A na stołówkę wpada tutaj nasz najcenniejszy gatunek, który gniazduje w niedalekim pobliżu, dosłownie w linii prostej, może w odległości 3 km, objęty ochroną całkowitą bielik. Był staw Kokotek, ale Kokotek to też leśnictwo i więcej na temat tego miejsca już teraz pan Andrzej Kubacki. Jesteśmy w Posmyku, przy pięknym zbiorniku wodnym przy stawie Posmyk. Bardzo ciekawy zbiornik, bo to jest historia metalurgii na Śląsku. Jedna ze zmianek to z 1780 roku o tym zbiorniku, jako zbiorniku pochutniczym. Wykorzystywano go do napędów ryszerni, bo okazuje się, że teren Kokotka, mojego leśnictwa, to jest taki typowe były zagłębie hutnicze. Wydobywano tutaj rudę, wypalano ją i te zbiorniki służyły do obsługi tego wszystkiego. Ale woda przyciąga życie. Ten zbiornik na dzień dzisiejszy jest wykorzystywany jako do hodowli ryb, ale też jest to taka baza żerowa dla naszego bielika, który tutaj regularnie w konkretnych godzinach przylatuje i sobie po prostu zjada to, co mu pasuje. Zachwycają tu też rododendrony. Tak, w Dolinie Majepanwi jest bardzo dużo utworów geologicznych w postaci wydm, prawdziwych wydm, śródlądowych wydm pokrytych lasami. I tam jeden z panów, dokładnie pan Karl Balestrem, będąc administratorem lasów kośmiderskich, posadził rododendrona. Ma on około 120 lat. Szkółkę pierwotną tego rododendrona w swoim majątku zachował. To jest takie uroczysko brzoza. Natomiast tutaj mamy tego rododendrona. No jako ewenement miasto ustanowiło go nawet pomnikiem przyrody.
nawet regularny spacerowicz, czy bardzo cierpliwy obserwator przyrody ma niejednokrotnie problem, żeby zobaczyć zwierzę w lesie. Ale na szczęście mamy technologię i pana Adama Siekierę. Chciałem wiedzieć, co się dzieje w tym lesie, kiedy mnie w nim nie ma. A tak naprawdę te fotopławki otworzyły przede mną właśnie te tajemnice tego lasu. Co dzieje się, kiedy nikt nie patrzy, kiedy nie ma hałasu, nie ma ingerencji człowieka. No i to chyba z tego wynikła ta pasja do podglądania za pomocą fotopułapek. Można zobaczyć, jak te zwierzęta zachowują się naturalnie, jak się bawią borsuki, które tak naprawdę ciężko jest w lesie spotkać. Można zobaczyć przemieszczające się drogami wilki, drogami, którymi za dnia przemieszczają się ludzie. My spacerujemy, jeździmy na rowerach. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ta droga jest także drogą migracji dzikich zwierząt. Każde z tych nagrań, które uda mi się uwiecznić, jest dla mnie bardzo ciekawe. Teraz na przykład temat rykowiska, jak zachowują się te jelenie podczas tych miłosnych uniesień, jak one przekrzykują się, jak one się biją. Każde z tych nagrań jest tak naprawdę dla mnie wyjątkowe i każde jest cenne. To nie jest tak, że idzie się do lasu i na losowym drzewie wieszam sobie fotopułapkę i czekam, co mi się nagra. Ja tak naprawdę wieszając tą kamerę już się spodziewam, że tutaj nagram dziki, tutaj nagram jelenie, tutaj lisa czy jakieś ptaki. Także no nie ma tak, że jest to temat jednego aktora. No. Przy tej ilości kamer, które w tej chwili posiadam, mam gdzieś około 1000 filmów miesięcznie, a gdzieś dzielę się 3-4. Publikuję przede wszystkim na profilu facebookowym naszego nadleśnictwa. Jednym z gatunków, które cały czas omijają moje fotopułapki, jest ryś i myślę, że kiedyś i to mi się uda, ponieważ ja wieszając swoje fotopułapki, wieszam je przede wszystkim u nas, na terenie naszego nadleśnictwa, ale staram się też przynajmniej raz w roku gdzieś wyjechać i pozostawić swoją fotopułapkę w jakimś miejscu ciekawym, przyrodniczo, na przykład odwiedzam Bieszczady i mam nagrane żubry, mam nagrane wilki w Bieszczadach, wilki u nas, mam nagrane piękne niedźwiedzie w Bieszczadach. Tak ryś cały czas omija moją fotopułapkę i to, że jeszcze mi się nie nagrał, to jest tylko kwestia czasu, bo prędzej czy później nagram go albo w Bieszczadach, albo być może jakiś odwiedzi nasze lublinieckie lasy. Udało mi się zerwać grzybka, ale co to jest za grzybek, o tym powie mi Przemysław Walisko. Co ja zerwałam? Podgrzybka. Czyli dobrze, bardzo czyli dobrze. Jadalny. Tak, jest jadalny, każdy grzyb jest jadalny, tylko niektóre grzyby tylko raz. Zgadza się. Jakich grzybów możemy się spodziewać na terenie Nadleśnictwa Lubliniec w okresie grzybobrania? W większości będą to podgrzybki, prawdziwki, czyli borowiki szlachetne. Zdarzają się kanie, czubajki też. Kurki sporadycznie, ale też bywają. Wycinać czy wykręcać? Jak kto woli, to chyba najstarsze pytanie po dylemacie, co było pierwsze, kura czy jajko. Natomiast ważne, żeby to, jeżeli zdecydujemy się, żeby wycinać, żeby zrobić to jak najniżej ziemi i przykryć ściółką te pozostałości, żeby nie przesychała grzybnia, żebyśmy się mogli w dalszym ciągu cieszyć grzybobraniem. No to co? Grzybek ląduje do koszyczka, a my idziemy na poszukiwania dalej. A Państwo razem z nami zapraszamy. Popatrz, znowu grzyb. Podgrzybek do zjedzenia. O, jakiś liczny. Schował się w tym miejscu po korzeniu chyba. Czyli nawet w dziurze można znaleźć. Tak jest.
I my już kończymy nasze grzybobranie. Dużo nam się zebrać nie udało, ale na koniec taka miła niespodzianka. Kania. I Państwu też życzymy takich owocnych zbiorów tej jesieni. Czym Nadleśnictwo Lubliniec różni się od innych na terenie naszego regionu? Co ciekawego można jeszcze tutaj zobaczyć? O historiach podszytych leśnym podszytem już teraz opowiem nam nadleśniczy Nadleśnictwa Lubliniec, pan Zbigniew Znojek. No właśnie, i czym pańskie nadleśnictwo się różni od innych? Nadleśnictwo Lubliniec, choćby z samego położenia w regionie, znajduje się w centrum lublinieckich lasów. Nazwa Lubliniec wywodzi się według legendy od słowa lubi się tu być, a więc samo w sobie przeświadcza o tym, że to miejsce jest szczególnie lubiane. Położeniem Nadleśnictwa Lubliniec względem aglomeracji śląskiej, a więc prawie 5-milionowej grupy ludności, no to sprawia, że tutaj mamy do czynienia z bardzo dużym zainteresowaniem i obecnością turystów. Co nas może tutaj zaskoczyć przyrodniczo? Jakie zwierzęta spotkamy na leśnych ścieżkach? Teren Nadleśnictwa Lubliniec to jest 22 tysiące hektarów samego lasu. Jest to jedno z większych nadleśnictw i dość urozmaicone. Bogaty jest na przykład w różnego rodzaju stawy, oczka wodne, rzeki, gdzie można w tej okolicy spotkać orła bielika, który ma swoje stanowiska i swoje strefy ochronne. Jest też żuraw. Państwo nie możecie też narzekać na brak turystów i tutaj zarówno w sezonie jagodowym, jak i grzybowym. Jesteśmy pod silnym właśnie tutaj oddziaływaniem społeczności i w tych sezonach właśnie występowania jagód, grzybów, no to tutaj mamy sporą liczbę turystów w lesie, ale oczywiście zapraszamy, zachęcamy do odwiedzania terenów leśnych i korzystania z dobrodziejstwa właśnie, jakie daje las. Z tą obecnością ludzi wiąże się też budowa i przygotowanie tutaj terenów leśnych, przygotowanie odpowiedniej infrastruktury pieszo-rowerowej. Na terenie Nadleśnictwa Lubliniec około 160 km dróg to są drogi, którymi można spokojnie sobie podróżować rowerem. Jeżeli chcą się Państwo przekonać, czy lubicie być na terenie Nadleśnictwa Lubliniec, wystarczy przekonać się na własnej skórze, a warto to zrobić w bezpieczny sposób, dlatego zapraszam na kolejną część naszego programu Wyżyny Leśnego Bezpieczeństwa z Jackiem Boczarem. Jesień to czas, kiedy zmierzch zapada coraz szybciej, a świt jest coraz późniejszy. To właśnie wtedy możemy częściej spotkać zwierzynę na drogach. Jak się wtedy zachować? O świcie i o zmierzchu zachowaj większą uważność na drodze, bo to czas żerowania zwierzyny. Jeśli zobaczysz przebiegające przez drogę zwierzę, bądź czujny, zwolnij i jedź ostrożnie. Sarny, dziki czy jelenie żyją w stadach i za pojedynczym osobnikiem mogą podążać kolejne. Nie lekceważ odblasków. Jeśli widzisz je w pobliżu drogi, mogą być to odbijające się światła pojazdu w oczach zwierząt. Jeżeli dojdzie do zderzenia ze zwierzęciem, postępuj jak w przypadku kolizji. Powiadom odpowiednie służby, czyli policję. Następnie zjedź na pobocze, włącz światła awaryjne i wystaw trójkąt ostrzegawczy. Nie dotykaj rannego zwierzęcia, poczekaj na pomoc. I na koniec pamiętaj, bądź dobry dla lasu. Nasza leśna wycieczka dobiega już końca. Mam nadzieję, że dali się Państwo zachwycić nad leśnictwem Lubliniec, a my widzimy się w kolejnych odcinkach programu Las All Inclusive. Do zobaczenia!